Znajdujemy się przed dawnym klasztorem reformatów ojców Bernardynów, który tutaj po wojnie był bardzo zniszczony. Był zamieniany na magazyn, na inne rzeczy. Starania w odzyskaniu tego klasztoru poczynił już mój poprzednik, ksiądz kardynał Marian Jaworski. Ja potem go kilkakrotnie ponawiałem i dopiero pan wojewoda Seniutka przychylił się do naszej prośby i przekazał nam ten klasztor wraz z kościołem. Myśmy obiecali, że będą tutaj w tym klasztorze jakieś pomieszczenia socjalne. I dzisiaj dziękujemy opatrzności Bożej, bo kiedy kończymy odnowienie tego klasztoru, wybuchła wojna. Rosjanie napadli na Ukrainę i spowodowali wielkie zniszczenia na wschodzie. Wśród wielu uchodźców, którzy tutaj znajdowali miejsce, udając się do Polski, do Europy, w naszym klasztorze, w naszym kościele, w sposób szczególny teraz zamieszkują dzieci, sieroty, sieroty wojny, które tutaj będą mieszkały, można powiedzieć, już do końca, aż do czasu osiągnięcia wieloletności, pełnoletności. I dziękujemy właśnie opatrzności Bożej, że taki dar nam tutaj zesłała, że my możemy właśnie teraz przyjść dzięki tej pomocy, tej życzliwości wielu osobom, a w sposób szczególny dzieciom, sierotom. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził nowych mieszkańców rodzinnego domu sierocińca w Rawie Ruskiej. Dom zaczął funkcjonować w dawnym zespole klasztornym ojców Bernardynów. Swój dom znalazły tu 3 rodziny, łącznie 27 osób, a wkrótce dołączy do nich 4. rodzina. Wszystkie rodziny opuściły swoje domy w zaporowskim i kirowogradzkim obwodach przez wojnę. Od czasu powrotu tego kompleksu klasztornego Lwowskiemu Kościołowi Rzymskokatolickiemu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wraz z dyrektorem Caritas Spes Archidiecezji Lwowskiej księdzem Wiesławem Doroszem zrobili bardzo dużo, aby ten budynek stał się domem dla rodzin, które przyjęły dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Pomieszczenia klasztorne w trakcie prac konserwatorskich podzielono na 4 segmenty mieszkalne, tak aby każda rodzina miała własną przestrzeń z kuchnią, łazienkami oraz pomieszczeniami mieszkalnymi i gospodarczymi. Projekt ten jest realizowany wspólnie z władzami państwowymi, mianowicie lwowska obwodowa administracja zakupiła meble dla nowych mieszkańców, łóżka, materace i szafy. Pomagają rodzinom wielodzietnym, które znaleźli tu nowe schronisko, również organizacje charytatywne, mianowicie rycerzy Kolumba. Pani сказала, żeby dalsze przyjechały tu, tak? No, jak na parę dni. Jak na parę dni? Tylko? Tak. Ale trzeba czegoś, no bo jak nie, to już trzeba zrobić jakieś... Tak, bo nie to żywy. Co masz był dzień, kogo jest dla? Ale ukłos nie może być taki. Więc pokażę jej kikuć perypakę. Na 10 cm niżej zrobić blachę.